No właśnie, krótka przerwa w podróży i w sumie taki odcinek na dziś, który chciałem wrzucić w formie szota, bo tutaj dużo gadać, no kwestia dotycząca... Tej kaucji za olej silnikowy, bo tyle się o tym mówi od kilku ostatnich dni, więc wyjaśnię, kogo to dotyczy, po co to wszystko i w kogo to najbardziej uderzy. No najprościej mówiąc, uderzy to w takiego przeciętnego kowalskiego, który do tej pory lubił sobie ten olej wymieniać gdzieś tam w przydomowym garażu, bo będzie teraz go to drożej kosztowało. Oczywiście ministerstwo tutaj planuje, żeby to wprowadzić z dniem 1 stycznia nowego roku, i chodzi o to, że do każdego sprzedanego Litra oleju może być doliczana, kaucja do końca jeszcze nie wiedzą, od 4,5 do 10 zł, czyli w sumie jakby bańka 5-litrowego oleju kosztowała 100, v, to przy tej górnej granicy to może kosztować 150. Po co to wszystko? No wiadomo Unia Europejska gdzieś tam bata zawsze nad Polską trzyma, no i Polska po łypie dostała na zasadzie, że no zróbcie coś z tym, bo u Was ten olej przepracowany to tak nie do końca trafia w te miejsca, gdzie powinien, że wiele osób spuszcza go do ścieków, że wiele osób pali nim w piecu, no i pewnie ekologia też na tym ucierpi, no coś w tym jest na pewno. Nie wiem, czy aż na tak dużą skalę, no ale jak widać, może tak. Pod kątem serwisów samochodowych jakby tutaj nie ma problemu, bo każdy, kto profesjonalnie prowadzi ten serwis, wie, że no tutaj jest rozliczany z tego oleju ściekowego, i tu chodzi o te e, roboty gdzieś tam domowe. Czyli kupując olej prywatnie, nie wiem, czy to dla siebie, czy w prezencie, gdzieś dla kolegi, będziemy musieli dopłacić tą kaucję. E, I by to proste, gdybyśmy na przykład mogli powiedzieć, że a dobra, to pojeździmy sobie i przy następnej wymianie oleju ten kwit będę trzymał i wtedy będę miał to zwrócone. No w teorii tak, tylko tam ma być bardzo ograniczony czas na zwrot tej kaucji, więc to już jest jakby celowe zniechęcanie tutaj do wymian własnych. A po drugie, no weźmy nie wiem, jakiegoś takiego 15-letniego nie po co 15-letniego fałteka, nawet to nowe Porsche. Z dwulitrowym silnikiem Turbo. Przecież ono też olej zużywa i to jest czymś, że normalnie naturalnym. To nie jest nic złego i to jest normalne. Znaczy nic złego. No w książce serwisowej jest to zaznaczone, że tego typu silniki mogą zużywać. Czyli yy, mamy... Na przykład 7 litrów kupionego oleju, no i co później oddamy 5 litrów, no bo 2 litry były zużyte. No i co się z tamtymi litrami stało? Mamy, nie wiem, na wydechu reklamówkę zawiązać i łapać to wszystko w tych pozostałościach. To nie jest do końca rozwiązane, więc prawdopodobnie cel jest taki, żeby wszyscy robili to gdzieś w punktach serwisowych i żeby w jakikolwiek sposób doprowadzić do ładu całą tę sytuację. Podczas posiedzenia ministerstwa też było powiedziane, że będą punkty, te zbiórki tego, Oleju w stacjach kontroli pojazdu. Mi się wydaje, że to było przejęzyczenie, bo ja nie wiem, że teraz stacje kontroli pojazdu będą miały zbiorniki. Prawdopodobnie każdy sklep, który będzie zajmował się sprzedażą oleju, będzie miał gdzieś tam kartkę przyklejoną, gdzie tego typu olej będzie można zostawiać, bądź bezpośrednio na przykład gdzieś tam w sklepie. Coś na wzór akumulatorów, że musimy albo zapłacić kaucję, albo oddać inny, kupując nowy. No tylko przy oleju. No to nie jest tak jak przy akumulatorze, że po roku oddajemy 3/4 akumulatora, no bo przy oleju. Niestety tak będzie, że tego oleju będziemy mniej oddawali, później nie wiem w jakim baniaku to gdzieś dostarczać, może być to trudne, więc pewnie e, wykluczę takiego Kowalskiego z chęci robienia tego gdzieś tam w domowym garażu, bo znając życie i patrząc na to jak będą zapisane przepisy, no to sorry, ale e, ta kaucja to będzie z automatu doliczona jako wartość po prostu oleju, bo będzie bardzo trudno e, dostać zwrot po prostu za to i tyle. Dobra, nie przedłużam, bo to nie jest kanał, który ma celowo dobijać do 10 minut, nie tym się tutaj prawimy. E, przekaz co mi się wydaje najbardziej istotne w tej kwestii, podzielcie się w komentarzach jedną najważniejszą rzeczą. Czy sami wymieniacie olej? Czy na przykład wolicie pojechać do serwisu? Nie wiem, czy do ASO? Czy macie jakieś takie serwisy, które po prostu kupujecie, baniak goleju i wymiana jest na przykład gratis? Bo też sporo jest tego typu serwisów. Ile jest osób, które samodzielnie wymienia? Dajcie znać no i zobaczymy, czy 1 stycznia faktycznie to wejdzie życie. Czy to tak mocno uderzy w kierowców? Pożyjemy, zobaczymy. Póki co żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!